Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Days Gone. Jesteśmy w obozie żelaznego Majka i mamy tutaj w zasadzie dwa zadania, ale zrobimy sobie to tutaj w obronie słabych i mamy porozmawiać z Ricky. To drugie zadanie pojawiło mi się kilka chwil temu, jak sobie łaziłem poza obozem i robiłem takie luźne zwiedzanie. No wiadomo, trzeba trochę połazić, pozbierać trochę trofeów z zombiaków, trochę zielska po okolicy i tak dalej, i tak dalej. Także to sobie robiłem, no i w tym czasie to zadanie się pojawiło. I drugim zadaniem mamy takie zadanie też starsze u Takerów. I tam być może też pójdziemy, ale póki co pierwsze mamy zadanie. Tutaj jest wskoczyć do Riki, zobaczymy co Riki nam powie. Zatem tu sobie jeszcze zapisałem i lecimy, zobaczymy, co tam Ricky na ciekawego dla nas. Dick, bardzo się martwię. Co się dzieje, Ricky? Bliźniaczki Butler, Abigail i Gabi, znasz je? Nie, ale kojarzę dziewczyny. Co z nimi? Pojechały wczoraj na ryby i jeszcze nie wróciły. Brzeg jeziora jest bezpieczny, o ile trzymasz się z dala od mokradeł. O to chodzi, nie zaginęły przy Lost Lake. Poszły na wschód, nad rzekę Metolius. Kurde, co im odwaliło? Nieważne, może uda mi się je znaleźć. Deacon, bardzo ci dziękuję. No i dobrze, niech będzie. Rodzinne łowisko. Zobaczymy, gdzie mamy to. Tutaj, no dobrze, to lecimy w takim układzie. Zasiadamy na Cholerny Matus. motor. Dobrze cię widzieć, Dick. Cieszę się, że dobrze mnie widzieć. Nie mamy tu nigdzie szybkiej podróży, trzeba jechać ręcznie. Trzeba jechać ręcznie, zatem nie omieszkając, lecimy. Motor zatankowany. To najważniejsze. W pełni sprawny. Dorobiłem się drugiej sakwy na amunicję, więc jakiś tam zapas amunicji jest. Bo jak widzicie, pod znaczkiem paliwa są teraz dwie sakwy. No i dobra, tutaj ktoś się wydziera, znaczy ktoś, w sensie jakieś zombiaki. Motor troszeczkę sprawniejszy, bo też dokupiłem kilka drobiazgów. Zawieszenie poprawiłem troszeczkę. Same fajne rzeczy. Same fajne rzeczy. Oj, 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 bo się zagapiłem. Okej, tu trzeba jechać. Hej, Ricky, co jeszcze możesz mi powiedzieć? Zanim wszystko szlak trafił, jej rodzina miała łowisko, nad które zawsze chodzili. Zaznaczyłam ci je na mapie. Dobra, to zacznę tam, bez odbioru. Dobra, ale lecimy. Zatka. Tyle, że jedna. Musi być właściwe miejsce. Tak, bo tu mi drży wskazóweczka i zresztą już ją z daleka widać. Jest wędka! No dobra, wytrop Abigail. Bardzo chętnie. Tylko tak. Gdzie tu są ślady? To są w ogóle jakieś ślady? Halo? Tu gdzieś mi drży coś. Tędy. Już przestało, a tam jest coś na górze. Jakaś przyczepka. No dobra, dzień dobry panu. Szybko, tanio i skutecznie. Ten pan już nam nie będzie przeszkadzał. Ten pan już też nam nie będzie przeszkadzał. O ty, dziadu kolorowy, ty. I spokój. Jeszcze coś? O ty. No. No. Właśnie do środka. Wyjdę cię, tupku. O cholery biega tak w kółko jak ten. O ty, kurde. Ognia! No, ile można?
dobra, teraz skąd do mnie strzelali? Tu gdzieś był snajper przedtem, a tutaj się schował dziad. Kto coś ode mnie chce? Świrusy! Wzięło i samo wybuchło u nich pod nogami. No i bardzo przyjemnie. I oto się rozchodziło. Dobrze. Złom, bardzo fajnie, bo złomu nam ubyło ostatnio. Co tutaj jeszcze mamy? O ty cholerko, ty! Już nie musisz przeładowywać, już panu podziękujemy. Tu jest już na maksa, ale... O, dobra, to tak zrobimy w takim układzie. Skoro tak, skoro wy tak chcecie, puszka ekwipunek pełny. No takie drobiazgi się pozbiera. A to to, a to tamto, tak trochę tu, trochę tam. I sklepik pełniutki. Znajdź i uratuj Gabi. Dobrze. Lecimy i szukamy. Niech będzie. Tutaj oczywiście zombiacze się kręcą, więc skorzystamy z okazji. Cichutko, cichutko, kochana. Z okazji trzeba korzystać. Jak się okazja nalaża, tu gdzieś jeszcze polazła jedna sztuka. I jest. Dzień dobry pani. Miło było poznać. Teraz zbieramy. Nie pamiętam, do czego ten zapalnik iskrowy był przydatny. No, bez wątpienia do stworzenia czegoś. A skoro są, skoro można je pozbierać, to zbieramy. Kurka wodna. Tutaj jeszcze jakiś trupek leży. Szmata, dobra. Może być, jesteśmy teraz chyba pełni. Jeszcze tu ktoś? Ale gdzie? No ale gdzie? Czekam, a tutaj pan się chowa. Bing. Miło było, ale się skończyło. Ok, teraz mamy tak. Zasadniczo przypuszczalnie mamy jakiegoś przeciwnika w tym domu. No nie, mistrzu. No i to by było na tyle. Kolega ani zipnął mi tutaj i było po nim. Tak, koleżanka, gdzie ty jesteś? O, jest. To ty jesteś? Mogę cię ratować już, czy jeszcze nie? Zabrałaś jednego z nich ze sobą. Ricky, znalazłem Abigail. Dzięki Bogu, już się... Nie, nie, ona nie żyje, Ricky. Przykro mi. Cholera jasna. Wciąż szukam Gabi. Jeśli gdzieś tu jest, to ją znajdę. Dobra. Dzięki, Dick. Bez odbioru.
No dobra. Czyli jednej nie ma. Tu powinno być. Co to mi tu siedzi? Powinna zareagować jak ten, ale wychodzi na to, że jednak nie, tak? To już wiemy, tak, to już wiemy, że to się tak wydarzyło. I trudno się mówi. Znajdź i uratuj Gabi. No ale jak ja mam ją znaleźć i uratować, jak tu nie mam żadnych śladów konkretnych? Chyba, że to gdzieś indziej jest. Spójrzmy, co my mamy tutaj. Tutaj nic nie mamy na mapie. Na mapie nic konkretnego nie ma. Tutaj zombiak. Trzeba go zlikwidować, żeby mi mapy nie komplikował. Dobra, miło było. Na razie. No i co teraz? No i co teraz? No tak, tam leży zwłok. No bo nic innego nie może tam leżeć, tak? Tu jesteśmy do pełna. Jeżeli chodzi o zdrowie. No tak, to wiemy, że dziecko umarło. No i co? No i tu siedzi drugie dziecko i powinno być do uruchomienia, a nie jest. Wyeliminuj pobliskich wrogów, aby uratować osobę. No dobra. Oż ty, kurde, się przestraszyłem. Dobra, czyli tu, znaczy, bo jakieś takie tło jest lekko jakby na czerwono na radarze. Czyli wyglądałoby na to, że kogoś jeszcze mam zlikwidować. Gdzieś kogoś. A co? A to taki Gabi, bajer. już dobrze. Hej, 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 nie zrobię ci krzywdy. Riki mnie przysłała. Zabili mi siostrę. Zabili Abigail. Wiem, wiem, wiem. Przykro mi, a musimy cię zabrać do obozu. Chodź, chodź ze mną. Nie, nie, nie. Dam sobie radę sama, sama. Okej, idź, idź. Niedobrze. Misja wykonana, tak? To już? Tak trochę. Myślałem, że trzeba będzie ją trochę bardziej, że tak powiem, eskortować. No wyszło jak wyszło, dobra. Okej, tutaj teraz ujawniło się to zlecenie od Adi w obozie Żelaznego Majka, ale my sobie je odpuścimy. Tu gdzieś jest paliwo, powinno być gdzieś paliwo. W końcu. Weźmiemy sobie paliwo i poskoczymy do motocykla naszego. Motocykla, gdzie jesteś? Tam jest motocykla. Zatankujemy. A coś tu jeszcze mi się pojawiło na niebiesko. O co chodzi? O co tu teraz? O co tu teraz? Pewnie trzeba kogoś uratować albo coś. Gdzie jest motocykl? Tam na dole, dobra. Idziemy zatem do motocykla, zatankujemy. Właśnie tak. Trochę przybędzie nam Zrobione. paliwka. Lecimy na górę, zobaczymy, co to jest to niebieskie. Nic tu konkretnego na razie nie widzę. Nie bardzo wiem, do czego to przypiąć. Przez płot nie przeskoczę, szkoda.
Tu coś było przedtem, ale teraz już... Aha, to jest... Są jakieś zwłoki czy coś tu leżą. A nie, broń. No to na jedno wychodzi. O co tu może chodzić? Może jest jakiś błąd w grze, że jeszcze mam tutaj coś szukać w związku z tą misją, którą właśnie wykonałem. Tak by to trochę wyglądało. Dobra, zasiadaj panie na ten motor w takim układzie. Chociaż to można było bez zasiadania. I musimy skoczyć... Dam radę tutaj? Damy radę. Dobrze, damy radę, ale to głównie dlatego, że dokupiłem sobie ciut lepszy bak z większą pojemnością. I po prostu więcej wchodzi i mogę teraz na większe odległości jeździć. Całe szczęście. Także fajnie. No, mówię, dokupiłem sobie parę rzeczy do motocykla. Poprawiłem zawieszenie i właśnie między innymi bak plus sakwy. Jeżeli chodzi o broń, to nic nie zmieniałem. Tutaj zostało wszystko tak samo. Ten topór z baseballa fajnie chodzi. Dobrze daje, jeżeli chodzi o... Nie spotkaj się z Adi. Zapomniałem przestawić misję. No, żeż. Tutaj, łowca nagród. Ricky, znalazłem ją. Żyje. Deacon, otwórz bramę. Dzięki Bogu. Słuchaj, nie chciała iść ze mną do obozu. Dobrze, pewnie. Bez odbioru. Okej, no czasami tak bywa, że jeszcze po wykonaniu zadania trzeba albo warto... Deacon, prawda? Jakiś dialog przeprowadzić. Dobra, mechanik. Kończy się waha, co? Naprawiamy. Przyda mu się regulacja. I tankujemy. Tutaj, kurde, 350 okay. Do tankowania, ja pierniczę. Dobra, niech będzie. Dużo to dużo, ale niech będzie. Mogę ci pomóc? Ad Attacker, dzień dobry i słuchamy. Dick, mamy spory problem. Pamiętasz Richarda Martsona? Jeździł kiedyś dla nas. Znaczy się Rick z Łamas Martson. No, pamiętam go. Myślałem, że Alkaj wywalił go z obozu. Bo wywalił, ale najwyraźniej Marsdon nie odpuścił. Dołączył do włóczęgów z Black Crater i razem z nim zaatakował nasz transport. Straciliśmy 3 ludzi. Ach, kurwa. I tak nigdy nie lubiłem tego chujka. Zajmę się nim. Ach, dzięki. Wiedziałam, że można na ciebie liczyć. Kurde, znowu trzeba będzie kogoś ścigać na motorze, a takich rzeczy nie lubię. No dobra, skoczymy sobie w takim układzie do Alkaja. Deacon, jak leci? Co? Alkaj, tak tylko wpadłem. Dobra, jeżeli chodzi o bronię, to niekoniecznie nas cokolwiek interesuje, raczej. Tutaj, kurde. Dobra, niech będzie. Zaopatrzenie. Uzupełnimy sobie amunicję. Tak, tutaj nie. Dobra, to tylko to w zasadzie. To tylko to. Znajdź Ricka Martsona. Ojo, jaki to kawał ten. Dobra. Wróć, kiedy tylko chcesz. Polecimy. Dobrze, że sobie kupiłem większy bak. To będzie większe pole manewru, bo tak to... Jak tam na rynku motocykli, Zani? Bo tak to co chwila musiałbym bym tankować. No i też trochę wzmocniona konstrukcja, więc więcej obrażeń mój motocykl zniesie. Dziękujemy. Lecimy. Deacon St. John, jesteś tam? Tak, Mike, jestem. Ricky powiedziała, co zrobiłeś, jak uratowałeś Gabi. Chciałem ci tylko podziękować. Pamiętam jeszcze, jak biegała w pieluchach. Spoko, Mike. No, tylko żałuję, że nie zdążyłem za Abigail. Zrobiłeś, co mogłeś, jestem zobowiązany. To na razie. Dobrze, że jesteś. Mike, bez odbioru.
Okej. Daleko my to mamy? No jeszcze, a tu tak po ciemaku, kurka wodna. Cześć, czy ktoś ją zgarnął? Cześć, Dick. Tak, jest okej. Będzie o tym pamiętać do końca życia, jak każdy z nas. W końcu wszyscy wiemy, co znaczy kogoś stracić. Tak, to prawda. Tak, to do zobaczenia, Ricky. No, do zobaczenia. Po co mi się wyjdzie razem, jeśli gdzieś za plecami? A tam ktoś, dobra. Tutaj przez obóz. A ten obóz ja już chyba zlikwidowałem jakiś czas temu, całe szczęście. No dobra. Kombinujemy zatem. Okej, tutaj na spokojnie. Dobra, Riku Marsdonie, gdzie jesteś? Złama się jeden. Musisz gdzieś tutaj być. Dobra. A tam se ktoś siedzi, dobra. Tu gościa trzeba skasować od razu, żeby nie było. No, później będzie nam przeszkadzać. Coś on nam tutaj ma do dostarczenia? Nic. Nic konkretnego. Zobaczymy. Nie, to sobie staniemy i zobaczymy, co tam jest tak daleko. Daleko, tak daleko, daleko, tak. To tam jest ten? No, czekajcie, bo... Snajperka? Kurde, no dobra. To już moje. Okej. Działa zbliżenie. Dobrze, że chociaż trochę. Mam już mało amunicji. Nie mam amunicji. No i koniec. Dobra, nic z tego nie wyszło. Żadnego konkretnego pożytku. Żadnego konkretnego pożytku. Trudno. Tutaj, tutaj! Tucker, jestem tu. Ten twój gość, Marsdon, chyba ma sobie całą armię. Ej, a co ja? Nie tak. Ja nie chcę kuszy. Co to ma być mi tutaj? Halo! Ogień osłonowy! Okej, jeszcze raz. Strzelił mnie! To ci dopiero niespodziewajka! Skąd to mi? Można jeszcze raz? Jak? Damy radę! No to... O czym była mowa? Ha, jakoś mnie to nie dziwi. Nieważne zresztą. Do takich jak on lgną wszystkie męty z syfu. Chcesz, żebym wysłał ciebie, okej? Nie, dam sobie radę. Co miał na sobie, kiedy zaatakowano twoich ludzi? To co zawsze. Nosił taki płaszcz do kolan, czarny, no i kowbojski kapelusz. Dick, przynieś mi kapelusz. Bardziej dziurawy. Okej, więc jest ubrany jak zwykły dupek. Jasne, bez odbioru. O, tutaj jesteś. No chodź, Rick, nie próbuj uciekać. O cholera, a wy skąd się wzięliście? No, kolego, wychyl tam się, wychyl się. O cholerka. Dobra, tutaj dziękujemy. No już, zbliżysz się do niego. Naprzód, wygrywamy. Otoczyć go. Okej, już ruszam.
Trzeba skorzystać w takim układzie z medykamentów szeroko pojętych. Dobra, tu się udało. Jeszcze ktoś? Ktoś tam jeszcze do mnie strzela z daleka. Piękny strzał w głowę. Jak tu mówią, trafiony, zatopiony. I jeszcze jednego mniej. Każdy strzał się liczy. Każdy strzał na wagę złota, jak to mówią, tak? Okej. Okay. Jeszcze ktoś tam do mnie łupie. No zaraz się kolegą zajmniemy. A tam z daleka. Tu jest całkiem nieźle się dzieje. Trochę ich jest. Dobra. No i tutaj spokój. Tutaj sobie naprawiamy wszystko, co potrzeba. Jeszcze gdzieś tutaj ktoś coś do mnie jeszcze ma jakieś uwagi. Tak z daleka patrząc. Tutaj amunicja. Okej, amunicję sobie weźmiemy, bośmy się trochę wystrzelali. A to zombiaki sobie łażą. Okej, to zombiaki. Zombiaki nam krzywdy nie robią. Raczej. Hej, Włóczęgo, mamy whisky, słyszysz? Możemy... Czego się drzesz? Dobre to było. Dobre to było. Tylko za sam kapelusz powinieneś zginąć. Okej. Oddaj kapelusz jako dowód zabójstwa. Spójrzmy, bo tu gdzieś zombiacze. No chodź, kochaniutka, skoro już tak daleko zaszłaś. To już niech będzie. Dobra. Okej, no trochę wam powiem, było tu trochę zachodu, ale ostatecznie poszło bardzo sympatycznie. Apteczka się znalazła. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że się znalazła apteczka, bo dawno apteczki nie było na wyposażeniu. Tutaj jeszcze jakieś coś. A no tu są ludzie do przeszukania, tak? No, a nic tu konkretnego nie ma. Dobra. Olewamy zatem system. Znaczy, no, to miejsce. I kończymy zadanie powoli. Dobra, to jest tak. Wracamy sobie do obozu, ale a co tu to się zrobiło tak na biało? O co tu chodzi? O co tam chodziło, że się to zrobiło na biało, takie otoczenie? No nic. Otwieraj pan tą furtkę. O hej, otwórz mu, już go wcześniej widziałem. Wtedy pojawia się Dark Włóczęgo i rzuca cały szczęście. I to tutaj.
Dobra, motor się chyba troszeczkę zużył. Nieważne. A może nie. Lecimy do pani Ady i oddamy zlecenie. Mogę ci pomóc? Hej, Tucker, mam twój kapelusz. Dobra robota. Mocno się stawiał? A zapłacisz więcej, jak powiem, że tak? Nie. To co za różnica? Po prostu bawi mnie myśl o tym, że sukinsyn cierpiał, zanim się wykrwawił. Ktoś tu chyba zaniedbuje swoje obce. Ja nie robię tego wszystkiego dla zabawy. No. Dobra, poszło. Zadanie zostało wykonane. Zaufanie jako tako idzie w górę. Okej. Spójrzmy sobie. Ale to było chyba tylko tak dla porządku, że coś się dzieje. Dobra, teraz nowe umiejętności. Okej, no niech będzie. Teraz mamy spotkać się z Adi. Ale my sobie to już zrobimy w następnym odcinku. Może się w międzyczasie uruchomią jeszcze jakieś dodatkowe zadania, bo w tej chwili to jest tylko jedyna rzecz, jaką mamy do zrobienia. Także to tak. Ja sobie pewnie oczywiście pojeżdżę trochę jak zwykle po okolicy, coś tam pozdobywam trofea, pozbieram zielsko i wszystko, co można znaleźć. No i no, postaram się, żeby coś się... Znaczy postaram się, ja się nie mogę postarać, albo się uruchomi jakieś kolejne zadanie, albo nie. To się wszystko zobaczy. Wszystko się zobaczy. W każdym razie widzimy się w następnym odcinku. Zapraszam oczywiście do oglądania. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się. Cześć.